pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj robię. Ja tańczę na rurze. Co? Że nie ma rury? Jest! Kilka metrów pod moimi stopami. Głęboko pod ziemią, wzdłuż prawego brzegu warty, wije się żelbetowy kanał, w środku którego znajduje się rura. To właśnie tą rurą ścieki płyną bezpośrednio do centralnej oczyszczalni ścieków w Kozie Głowach. Ostatnie kilkanaście miesięcy to intensywny remont podziemnej infrastruktury połączony z naprawą studzienek i komór kanalizacyjnych. A dziś u nas na tapecie kolektor. Ale żyje? Nie. Kolektor prawobrzeżny 1. Kolektory kanalizacyjne to duże rurociągi, do których wpadają nasze ścieki. Ten prawobrzeżny ciągnie się od Starołęki poprzez centrum miasta, okolice Zawad, aż do centralnej oczyszczalni ścieków. Jego długość to prawie 12 km. A w środku ścieki, deszczówka, sztućce, opony, a nawet kanapa i dowód osobisty. Dowodów ludzkich głupoty więcej przytaczać nie będziemy, bo mimo wszystko w kolektorze najgorszy jest gaz. Silnie żyjący siarkowodór, który zjada beton, a metalowe strumienia połyka w całości. Tej, a co ty tu robisz sam i po ciemku? Latarką się bawię. Mieszkańcy! Na czas remontu wprowadzam całkowity zakaz korzystania z toalet. Od dziś każde pranie będzie surowo karane. Nie wolno myć naczyń i nie wolno się kąpać. A kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Przez cały czas trwania remontu ludzie produkowali ścieki, nie obyło się bez opadów deszczu, a centralna oczyszczalnia ścieków pracowała jak gdyby nigdy nic. Ścieki były przepompowywane do innych kolektorów, co pozwalało odcinek za odcinkiem, metr za metrem remontować kolektor prawobrzeżny 1. To, co zostało zżarte, skorodowane, zniszczone, naprawiono, uzupełniając ubytki. Dodatkowo do środka żelbetowego kanału wprowadzono rury GPR albo specjalne rękawy z włókna szklanego, znacznie odporniejsze na działanie toksycznych gazów czy substancji. W najszerszym i najwyższym punkcie kolektora taki tramwaj ze spokojem by się zmieścił. No dobra, zabrakłoby 40 cm. 45. Ale i tak, ten kolektor to naprawdę wielka rura. W pierwszym etapie wyremontowano prawie 3 km podziemnej infrastruktury. W remoncie wykorzystano ciężki sprzęt, spycharki i koparki, które pracowały pod ziemią. Bezwykopowa technologia zaoszczędziła i pieszym, i kierowcom dodatkowych utrudnień, tak że prawie nikt nie zauważył, że taki remont miał miejsce. I oby tak dalej, bo już wkrótce ruszy kolejny etap remontu kolektora prawobrzeżnego. Co ty tutaj robisz?